Przeszedłem Hitmana. The world of assassination is on the brink. Rozumiem, że dla fanów serii taka wiadomość nie będzie jakimś specjalnym osiągnięciem, ale ja zrobiłem to po raz pierwszy. I nie dlatego, że nie miałem wcześniej świadomości istnienia gier z łysym płatnym zabójcą w roli głównej. Po prostu wcześniej odbijałem się od tej serii rykoszetem. Dopiero po latach dojrzałem do specyfiki tej produkcji. Niewykluczone, że wcześniej byłem typem gracza, którego nie jara czajenie się po krzakach, przebieranki i zabójstwa z ukrycia. Przy okazji trzeciej, finałowej części kolejnej odsłony serii miałem okazję przewartościować swoje podejście i dojść do jednego wniosku. Sporo traciłem, nie poświęcając Hitmanowi należytej uwagi. Trójka jest dobrą okazją do nadrobienia zaległości, również dlatego, że pozostałe części dostępne są za dodatkową opłatą z poziomu menu głównego. Wszystko jest w jednym miejscu. Można zaczynać. Hitman 3 to jedna z tych gier, która czaruje nas swoim wyglądem. Tytuł zadebiutował przy okazji startu nowej generacji konsol, a ja miałem przyjemność ogrywać go na najwyższych detalach na gamingowym laptopie, którego specyfikacje widzicie na ekranie. Już pierwsza lokacja sprawia, że mamy ochotę krzyknąć "Breathtaking" wzorem pewnego hollywoodzkiego aktora. You're breathtaking! You're all breathtaking! Zaczynamy bowiem w Dubaju, na szczycie największego wieżowca. Bogactwo i nowoczesny design dosłownie wylewają się z ekranu, a refleksy świetlne prezentują się zachwycająco. Kolejne miejscówki to m.in. stara posiadłość zlokalizowana w Wielkiej Brytanii, klub pełen wszelkiej maści freaków i geeków w Niemczech, cyberpunkowe miasto w Chinach z podziemnym kompleksem naukowym, a także winiarnia zlokalizowana w Argentynie oraz Karpaty. Agent 47 będzie miał tradycyjnie możliwość wykonania swoich misji na kilkadziesiąt różnych sposobów, ale o tym będzie jeszcze czas opowiedzieć. Choć największe wrażenie zrobił na mnie deszcz i neony w chińskiej lokacji, to muszę przyznać, że również angielska posiadłość jest jedną z najfajniej zaprojektowanych map w tej odsłonie. Z wielką radością eksplorowałem kolejne pomieszczenia i sekretne miejsca tej leciwej rezydencji. Zachwycałem się dbałością o detale oraz odbiciami w lustrach. Trzeba przyznać, że w Hitmanie 3 bardzo przyjemnie liże się ściany, szukając nowych tropów i możliwości zebrania kolejnych achievementów przyznawanych za kreatywność. Nieszablonowe myślenie to jest klucz do Hitmana. Gra podzielona jest na misje i każdą z nich można zrealizować na wiele sposobów, zgodnie z tym, co podpowiada nam nasza łańska fantazja. Oczywiście wyznaczone są nam cele, ale cała reszta zależy od nas. Hitman 3 można zaliczyć szybko, ale znacznie więcej punktów otrzymamy, jeśli będziemy działać w białych rękawiczkach. Po każdym levelu czeka nas podsumowanie, w którym można sprawdzić, ile jest jeszcze do odkrycia. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że zanim wyruszymy w drogę, możemy dobrać sobie odpowiednie narzędzia zagłady. Wybrane misje możemy powtarzać aż do momentu wypoliszowania. Mamy też możliwość porównywania punktacji z innymi graczami i realizacji kontraktów. Hitman 3 to zabawa, która niby jest dedykowana dla jednego gracza, ale kampania jest stosunkowo krótka. Najwięcej fanów dostarcza tryb online. Twórcy podrzucają świeży content, więc fani serii z pewnością są ukontentowani. To, co podobało mi się w omawianym tytule, to oprócz najwyższej jakości doznań audiowizualnych, spójność mechaniki systemu. Hitman 3 jest niezwykle spójny. Każda nasza decyzja spotyka się z odpowiednimi konsekwencjami, za które jesteśmy srogo karani lub nagradzani. Zero-jedynkowo. Zdarzają się również zabawne sytuacje. W misji w Wielkiej Brytanii udało mi się ogłuszyć prywatnego detektywa, jeszcze zanim wszedł do rezydencji. Ubrałem się w jego strój i zacząłem odgrywać jego rolę, szukając na zlecenie zamożnej rodziny, której przedstawiciela miałem przy okazji zlikwidować, wskazówek tajemniczego morderstwa. Wykonując zadania, nagle przez hol rezydencji przebiegł facet w samych gaciach, powodując osłupienie wśród uzbrojonych ochroniarzy. Tak, to był ten prawdziwy detektyw, który ocknął się i zaczął szukać pomocy. I to są właśnie te detale, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście gra miewa swoje problemy, bo idealne produkcje nie istnieją. Jako gracz singlowy tytuł zostawił mnie ze sporym niedosytem. Minusem jest mimo wszystko kulejąca miejscami sztuczna inteligencja oraz przeciwnicy, którzy niczym policja w cyberpunku potrafi nam się zespawnować zza plecami. Strzelanie, nie licząc snajperki, również nie jest mocną stroną Hitmana. Ale możliwe, że to ostatnie to świadomy wybór twórców. Przecież Hitman nie jest shooterem.
jest skradanką, grą detektywistyczną, w której największą satysfakcję otrzymujemy układając misterne puzzle. Tych minusów jest stosunkowo niewiele, natomiast satysfakcji Hitman 3 dostarcza sporo. Dla mnie jest to jeden z tych najlepszych tytułów 2021 roku i mam nadzieję, że w podsumowaniach nie zapomnimy o nim. Gra otrzymuje ocenę 9 na 10, plus za wersję VR, choć ta dostępna jest ekskluzywnie na PlayStation. Hitman w wirtualnej rzeczywistości prezentuje się naprawdę dobrze, podobnie jak Hellblade, ale to zupełnie inna historia. Warto dodać, że dostępna jest też wersja na Switcha, która korzysta z technologii chmury. Wielkie brawa dla twórców Hitmana za to, że nie zamykając się na nowych fanów, nie zawiedli oczekiwań tych starych. Dla mnie Hitman 3 jest dopiero początkiem wielkiej giereczkowej przygody, czego wszystkim świeżo upieczonym wielbicielom talentu twórców gry z całego serca życzę. Dzięki za uwagę, Radosław Nałęcz, do usłyszenia i do zobaczenia.